Witam, Rzymeczki, z tej strony Dragol, w kolejnym odcinku z Hardware 4. Na modyfikacji Kezrodux, Polska do Z, Mesjasz Europy. Niestety, ale no, po pierwsze nagrałem anektowanie tego, a po drugie Ukraina jak zwykle ma jakieś mega duże bonusy i ma decyzję odpaloną, która pozwala im na zaatakowanie nas dosłownie. W takim razie sobie ułatwiłem nieco sytuację i no i zrobiłem wszystko, co jest w mojej możliwości, żeby wystawić jak najwięcej dywizji. I no i tyle mogę zrobić. Dosłownie więcej już się nie da. Oczywiście musimy zakończyć raid z nimi. Rozpocząć z nimi. Dlatego, że dosłownie oni nas zdradzą. Więc po co mamy od nich zabierać to? Weźmiemy od nich. Okej. Tak. I tak, ustawiłem tak, żeby Ukraina najpierw zaatakowała Rosję, wtedy oczywiście będziemy mieć tutaj wojnę, tylko że jak sami możecie wiedzieć o tym, to nie jest to aż tak dobrze, dlatego że dosłownie tutaj też na północy mamy. Szczerze powiem, bym zmienił sobie linię w takim razie. Ustawiamy sobie złą armię. O, i jeszcze oczywiście pies musiał. Wiecie, że przez ten cały czas ani razu pies nie zaszczekał i dosłownie teraz zaczął. Taki on jest wkurzający. Tak, typowy pies, typowe nagrywki, kiedy w połowie nagrywek pies musi zacząć szczekać. Więc tak, oprócz tego zacząłem budowę oczywiście tych fortyfikacji, ale musimy część zmienić, ponieważ jeżeli mamy przedłużyć się do tej linii, no to lepiej sobie o tak to zrobić. I niech to się zacznie budować. I powinniśmy zdążyć część budowli zrobić na czas, część oczywiście nie. Ale zobaczymy oczywiście w przyszłości. Teraz tutaj oczywiście wysyłamy całe nasze armie. Jak zaatakują Rosję, to znaczy, że będziemy mieć jeszcze kilka dni do przygotowania się. I tak naprawdę, no nie powiem, raczej powinniśmy poradzić sobie z Ukrainą, tylko że musimy później sobie poradzić z resztą. Na szczęście mamy na wszystkim kory, co oznacza, że dosłownie możemy się bronić na tym, więc hehehe. Okej, rozpoczęli wojnę, więc niedługo przeciwko nam rozpoczną. I Rosja też powinna zaatakować tych. A później jak to się zaczęło, to niedługo my powinniśmy. O tak. Na szczęście zostawiłem sobie tutaj część dywizji, żeby, jeżeli nadejdzie czas, żeby postawili. I bardzo chętnie bym sobie postawił to, tylko że jeszcze nie mamy wystarczająco wytrenowania ich, wyszkolenia. O. Okej. To znaczy, że jesteśmy w wojnie. Dostaliśmy informacje o tym i i módlmy się, żeby tutaj jak najwięcej nam, że tak powiem, jak najmniej tutaj nas zaatakowało. Dobra, tutaj wszystko się odpaliło. Nasza granica jest jako tak obroniona. Na szczęście bym, wiecie co, bym zaoferował im, ale oni nie chcą, żeby oni mogli tutaj przychodzić. Okej, okay. Jak sami widzicie, niestety nie zdążyliśmy zrobić najlepszego samolotu na czas. No słabo. Tutaj widzę, że nasza linia obrony się dobrze trzyma. I też w sumie wybudowaliśmy wszystkie forty na czas. Wow, nie sądziłem, że uda nam się wybudować te wszystkie fortyfikacje na czas. Teraz sobie zróbmy w takim razie level 3. Level 3 to jest zawsze, wiadomo, że to AI już nie będzie atakowało, więc bardzo chętnie bym sobie to wykorzystał. Niestety część naszych naszych fabryk, tych najważniejszych, zostało przyjęte przez Niemcy, ale powinniśmy sobie poradzić. Bum, 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 bum. Zaczniemy od
wschodu do zachodu, chociaż powinniśmy na odwrót, ale niech już tak będzie. Chociaż chyba na odwrót jest. Nie. Dobra, doktrynka jakaś powietrzna. Oczywiście my i tak nie mamy wystarczająco samolotów, więc będziemy się opierać na tym, co ruskie nam dadzą. Część naszych dywizji kompletnie nie ma na froncie. Zostali wysłani tam. Dobra, widzę zielone, ale zielone to nie zawsze znaczy ok. Pytanie jest, czy możemy wystawić kolejną armię. Możemy wystawić, dobra. I dzięki temu się przydaje posiadanie ogromnej ilości manpowera. Mamy dywizję forteczną. Dlaczego ona się tak nazywa? Okej, kolejny generał z tym. I tutaj powinniśmy powoli robić sobie forty trójki. Jest który fort? Dwójka. Dobra. Jak sobie już ogarniemy Ukrainę, to powinniśmy mieć już lepszą sytuację. Ci. Wracajcie tutaj. Na razie są wzywani wszyscy sojusznicy, ale my już mamy trochę przerażającą ilość tej dywizji. A bardzo chętnie bym wszedł do Kijowa, tylko że nie wiem, czy mi się uda. Dobra. Póki co Rosja będzie przejmować te tereny. To mi się podoba. Oraz podoba mi się to, że wreszcie mamy zielone tutaj. Nie powiem, inaczej to widziałem. Tylko, że widać, że po tym jak został zrobiony update na Ukrainę, może ona częściej atakować. Z jednej strony fajnie, z drugiej strony nie fajnie. Dobra, czy mogę sobie tutaj porobić coś pod samolot? Teraz wszystko robią sobie pod samoloty, więc... A jak zdobędziemy Kijów, to powinniśmy być już w dobrym sytuacji. Patrzę, kto jest przeciwko nam, a kto nie. Dobra, Reichspad jest jak na razie przeciwko nam. Szczerze, Rosja może przejąć sobie te tereny, nie jest zbytnio to nie obchodzi. A jak już sobie poradzimy z Ukrainą, to powinniśmy sobie pójść na Rosję. Znaczy się na Rosję, na Moskwę. Pomyliłem się znowu. Na Berlin. Okej, okay, róbcie sobie tutaj siatki szpiegowskie. Oj, mamy na całe Niemcy. Okej, okay, i czy jest coś tutaj ciekawego? To bym zrobił sobie. I potem chyba będziemy już kończyć naszą produkcję tego. Nie, jeszcze sobie na medium pójdę. A kolejny research slot trzeba porobić. Jak to wygląda z tymi? Gdzie mają stolicę? Na Krymie. Bo. Dobra. Tak naprawdę raczej chwila i będzie koniec. Oraz widzę, że nasze dywizje, przez to, że mamy fortyfikacje na takim poziomie, no to po prostu... Po prostu oni już nie chcą nas atakować. Dziwię się. Dobra. Jedyne co trzeba pamiętać, że jak się atakuje, żeby tutaj... Bo to jest najgorsza mechanika na świecie, jaką zostawili w Hoju, że oni mogą... Dobra, nice. Że oni mogą wspomóc się właśnie dzięki temu, że wiecie, że tutaj będą przychodzić, akurat mają rozkaz. No i świetna muzyka na tą okazję, ponieważ teraz atakujemy i dosłownie to jest typowo jednoodcinkowa wojna z Niemcami, kiedy pokonujemy Niemcy, a później mamy wojnę z całym światem, dlatego że jakimś cudem dostaliśmy punkt na nich. Więc tak, wysyłamy tutaj. Nasze samoloty powoli zostają startem jak masło. Ale najpierw sobie wystawimy nasze kolejne samolociki. Bum, bum. I jak już tutaj będziemy mieć wszystkich, to zaatakujemy. Mamy żółty. Nice.
Okej, tutaj widzę, że teraz wszystkich tam atakują. Ale już powinniśmy mieć. Może dam rozkaz taki? Powiem szczerze, zbyt bardzo uznałem, że oni są dobrzy. Dobra, w takim razie, jeżeli to możemy zrobić, to zróbmy w takim razie to. Bo to nie jest bypass, a dostajemy bardzo fajną ideę, która po prostu nam zmniejsza czas Justify Wargon. Okej. I tego nie lubię w dużych modyfikacjach. Jest mnóstwo jakichś takich małych rzeczy. Ale jak podzieliliśmy ich, to... Ej, to dosłownie możemy zrobić to, bo nie mają nikogo na granicy. To jeszcze nie jest ta era, kiedy mogą mieć wszystko na granicy. Okej. Pytanie jest, czy po tej armii nie powinniśmy już przestać produkować dywizji? Może jeszcze nie. Może kilka armii by się przydało. Czy Dania jest przeciwko? Dania jest przeciwko. Ale Dania nie jest frakcji, więc jak tylko upadnie Kopenhaga, to oni padają w ogóle. Dobra, my tutaj przejmujemy. Więc Mesjasz Europy przejmuje. Ej, dosłownie nic tutaj nie mają. A ci to tylko atakują jedną frakcję, więc będą znowu w wojnie z nimi. Nie wiadomo po co. Dobra, póki co darmowy war support jest zawsze fajny. A my idziemy dalej po kolejny research slot. Albo jak po polsku? Slot badawczy. Ej, naprawdę, ja nie dawałem nic custom rule, żeby Niemcy były słabe. To one są po prostu słabe. Niedługo oczywiście dostaniemy ten mega duży pop-up, że Niemcy przegrywają, bo już prawie jesteśmy w Berlinie. Nie, jeszcze to nie był ten pop-up. Nie. Ale dosłownie jako, że tutaj mamy kory, to... to jak tylko wchodzimy, to zdobywamy mega dużo... Wow. Mówiłem o tym, mega dużo tego. Dobra, karabiny. Myślę, że duża produkcja karabinów byłaby znakomita. Tego aż tak dużo nie potrzebujemy. Tego też dużo nie potrzebujemy. Tego też dużo nie potrzebujemy. Tego by się przydało. Tego też dużo nie potrzebujemy. Samoloty jeszcze nie. Ja bym chciał produkcję czego? Nie mamy antytanki. Czołgów bym zaczął sobie produkować jakoś, ale jeszcze nie. A nie, w sumie? W sumie już mógłbym zacząć produkować, badać czołgi. Ale to też rozpocznę tutaj sobie, żeby mieć już na czas wojsko. Później jest problem. I w takim razie samoloty możemy porobić. Więc... To i tak to wszystko, ok. Design is too expensive. A, nie mamy designu, dobra. Czekamy chwilę. Tutaj oczywiście nam pokaże to, ale to dlatego, że tak ustawiliśmy. Ale po pewnym czasie powinno nam się porobić. Ok, no nie powiem. Nie powiem, z tych wszystkich ścieżek ta jest najbardziej OP. Bo jak sami widzieliście, dosłownie dostaliśmy mega dużo terenu i w sumie moglibyśmy wykorzystać to, żeby zaatakować Rosję. Mieliśmy fajny froncik, ale póki co... póki co też tak fajnie jest. To oczywiście jest typowy World Conquest, więc myślę, że skończymy to po prostu niszcząc wszystkie duże europejskie potęgi. Nie chce mi się island hopping czy coś takiego robić z Japonią. To byłoby mega easy po pewnym czasie, ale nie chce mi się. Więc myślę, że kolejnym wrogiem będzie oczywiście Federacja Naddunajska, chyba tak to się tłumaczy. Okej, i to jest pytanie takie. Bo oni dosłownie już prawie padają. Dlaczego jeszcze nie dostaliśmy mega dużego pop-upa, że Reichspakt pada? Oraz nasza dywizja. Okej, to jest ten pop-up. O, najlepszy dźwięk na świecie. Okej, w takim razie z kim jeszcze mamy wojnę? A dobra, wszystkie to już padły. Tak jest.
Jak najbardziej. Okej, bierzemy kolejnych. Chociaż powinniśmy już zmieniać. Dobra. I w takim razie samolocik byśmy sobie zrobili. Bum. I coś tutaj możemy sobie jeszcze zrobić. O, armor plates i armor plates. Bum. I mamy mega samolot. Okej, okay. Tutaj już prawie wchodzimy, więc niedługo pokonamy tych. Okej, okay. W takim razie to co jest główne? Marynarka. My wszystko zabieramy, uwielbiamy. Powinniś sobie jeszcze zmienić to z marynarką, z tymi kosztami, ale może nie ma takich modifierów, że można. Tak, Niemcy, proszę pana. My zdobywamy Niemcy, dlatego że większość my zdobyliśmy. W sumie mogłem zrobić to na odwrót, ale już tak zrobiłem. I myślę, że taka granica byłaby super dla Francji. Dalej, Rosja. Rosja na pewno dostanie tych wszystkich, dlatego że dosłownie my nic tutaj nie zrobiliśmy. A my dostaniemy ten brzeg Ukrainy. W sumie tak wyszło, że akurat tyle zdobyliśmy. Wydaje mi się, że w Kaiserreichu i w Kaiserreduksie jest tak zrobione, a nie wiem, jak w podstawce, że wiecie, że tam jest coś takiego, że oni mają takie przecinające i to jest wkurzające. Okej. Okay. Ale ładna granica, nie powiem. Jakbyśmy jeszcze sobie to przyjęli, to byśmy mieli wszystko na rzekach. Ale tyle wystarczy nam. No i koniec. To, co jeszcze trzeba zrobić, to oczywiście wejść do Kopenhagi i tyle. Wydaje mi się, że tylko weszliśmy na jedną prowincję i skończyła się wojna. Okej, wszystko dla nas. I Mesjasz Europy tutaj zwyciężył. O, tutaj postawili nadrennie. Super. Też jedna z fajniejszych rzeczy jest, że okupowane Niemcy też mają później że tak powiem, jakiś content. Ale my na razie wszystko z tego, co musieliśmy zrobić, zrobiliśmy. W takim razie wracamy do Turcji, która też jest atakowana. A my chcemy ją tutaj trochę chapnąć. Okay, teraz już nie będziemy przyjmować żadnych non-aggression, bo nie jest nam kompletnie to potrzebne. Mamy mega dużo fabryk. Mamy też, widzę tutaj braki, ale to nie są jakieś mega duże. Myślę, że możemy wrócić produkcję na tyle, to aż tak dużo nie potrzebujemy. I myślę, że samoloty będą tym, co sobie tak podboostujemy teraz. Mamy też rzeczy tutaj do zrobienia, wszystko idzie na konwoje, bo dosłownie nie mamy nic tutaj. Czekajcie, mogę sobie wykorzystać to. A nie! Kiedyś było coś takiego, że nie można było zrobić aż tak bardzo, więc trzeba było w taki sposób. Okej, w sumie też możemy sobie zwiększyć ilość tych, bo potrzebujemy na 20. I wy w sumie jest was trochę zbyt dużo, więc myślę, że lepiej, jeżeli damy nieco niektóre dywizje o tutaj. Okej. O, zdobyliśmy technologię Goliata. W skrócie. Ten event był taki. Okej, czego nie produkujemy? Naval Bomber, szczerze, nawet nie wiem co. Nawet nie mam czegoś takiego. Okej, w takim razie
Myślę, że nie, tak nie możemy. To tylko ustawimy sobie jeszcze jedno i tyle, bo później sobie oczywiście zmienimy to na, że tak powiem, lepsze dywizje. Więc możemy wrócić do tego. Niech zaczną ćwiczyć. Ok, i mamy ten reset slot, więc teraz się zaczyna ten ulubiony element gry, kiedy dosłownie możemy robić cokolwiek, dlatego że nie ma to sensu już większego, co będziemy robić. Więc możemy na przykład zrobić sobie te bonusyki i one powinny akurat nam wystarczyć. Więc czy już są nasze dywizje? Są już nasze dywizje, więc samoloty. Bum. Tu. I wypowiadamy wojnę. Oni nie mają żadnych. Tutaj widzę, że tak powiem, pomocników. I przez to, że większość dywizji nawet nie ma, no to łatwością się przechodzimy tutaj. No i odzyskaliśmy Konstantynopol. Aż dziwne, że on nadal się tak nazywa. Ktoś tam chyba w komentarzu napisał, że dlaczego tak się ciągle nazywa, przecież tutaj Turcy są. No, też się trochę dziwię. I jako, że tutaj mamy, to szczerze powiem, mega tego. Ok, więc może wszędzie, gdzie możemy, do Kiardy. Tak, wielki program tworzenia stoczni. Ulubione programy. I tutaj oczywiście najlepsze drogi na świecie. Wiadomo, że w Polsce są najlepsze drogi na świecie. Tutaj takie, zawsze się wkurzam, kiedy są takie małe, bo później trafić to nie lada wyczyny. Okej, okay, więc może na razie zastopuję i tylko sobie tutaj niektóre rzeczy włączę, które są ważne. Ponieważ już się kończy czas, a z łatwością tutaj wszystko pokonamy. Więc tylko poczekamy, jak tutaj Turcja upadnie i my... Wydaje mi się, że udaje im się oprzeć. Więc niech tylko Turcja upadnie i my tutaj już będziemy... Ja skończę i sobie ogarnię te rzeczy. O, już się nam... Te samoloty nie są aż takie nowe. Nie powiem. Tak długo czekałem, że już nie są takie nowe. Aż mi się przypomniał Gierek, który miał genialny plan. Kupować licencje zachodnie, budować fabryki, jeszcze robić te, wiecie, pożyczki. Później sprzedawać to, tylko że wszyscy wiedzieli, że on tak chce zrobić, więc mu dawali licencje stare, znaczy się aktualnie nowe, ale później jak już wybudował fabrykę, to już były tak naprawdę stare te różne przedmioty i nikt nie chciał kupować, więc... Więc taki był genialny pomysł. No niestety, w głównej mierze gospodarka opiera się głównie na innowacji, więc jeżeli ktoś znajdzie sposób, jak coś produkować szybciej, taniej i lepiej, no to wiadomo, że to wygra. Okej, w takim razie my zabieramy marynarkę. A, nie możemy, bo musimy najpierw zrobić bierzemy marynarkę. Bierzemy to. Uj, chciałem nieco oddać Rosji. Dobra. Wiem, że później z nimi będziemy walczyć, ale ja nie chcę być taki, jak mówiłem, że kurde, my będziemy wszystko zabierać i później będzie takie, że a, ty wszystko zabrałeś, nic nie oddałeś im. No. Proszę. Mają. Dobra. A ja tak to my chcieliśmy. Dobra, w takim razie kolejne, co zaatakujemy ich, bo dosłownie to jest jedyne, co moglibyśmy zrobić. I tak naprawdę oni mają te wszystkie bonusy, ale myślę, że jeżeli ustawimy się o tutaj, o tak, i zaatakujemy ich, to w głównej mierze oni po prostu będą rozchodzili się na resztę tych, na resztę naszego państwa i tak naprawdę im dywizję.
nieco zejdą. Dobra, w takim razie się z wami żegnam i widzimy się w kolejnym odcinku. No to cześć!